19 stycznia, piątek, wspomnienie świętego Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, z Ewangelii świętego Marka. Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał. A oni przyszli do Niego i ustanowił 12, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc 12, Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu. Dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. Im dłużej przebywamy z Jezusem, im bardziej poznajemy Jego miłość, tym większa jest za Nim tęsknota, tym bardziej chcemy z Nim więcej przebywać, być z Nim, być przy Nim. Zobaczmy, Pan Jezus wybiera apostołów. On na początku wybiera ich, oni nie byli z Nim, nie przebywali, oni Go nie znali. To On ich spotyka na drodze i mówi: pójdź za mną, zostaw te sieci rybackie, zostaw tą swoją pracę, zostaw komorę celną, zostaw to wszystko, co cię otacza, świat najbliższych i pójdź za mną. Zobaczmy, nieraz w naszym życiu jak jest, ktoś nas o coś prosi, mówi: zrób to, pójdź ze mną, przyjdź do mnie. Mówimy: tak, zaraz, za chwilę. Umawiamy się na jakieś konkretne terminy. U Jezusa tego nie było. Pójdź, zostawili wszystko natychmiast i poszli za Jezusem. To jest najpiękniejsze, że z Panem Jezusem nie dyskutuje się, bo w tych Jego słowach już czuć i widać ogromną miłość, w której On dotyka ludzkiego serca. Daje nam ogromną władzę, zadanie, które powinniśmy wykonywać, idąc za Nim. Czyli żyć Jego wiarą, żyć Bożą miłością. To znaczy być otwartym zawsze i gotowym na spotkanie z drugim człowiekiem, na dawanie miłości. On posyła po to też apostołów. Zobaczcie, On nie posyła apostołów nie wiem w jakim tam celu, tylko mówi konkretnie: będziecie wypędzać złe duchy, będziecie uzdrawiać chorych, będziecie wskrzeszać zmarłych, będziecie głosić Słowo Boże. To jest powołanie do pójścia do człowieka, konkretnego człowieka, z pewnym zadaniem, z pewną łaską, którą macie wlać w ich ludzkie serca. I nie wybiera tutaj jakichś dostojników królewskich, nie wiem, uczonych, urzędników. Wybiera zwykłych, prostych ludzi. Jezus nie wybrał tych, którzy są najlepsi, którzy wygrali jakieś zawody, tych, którzy są najmądrzejsi, najzdolniejsi, ale po prostu wybrał tych, których chciał. Wybrał Ciebie, wybrał mnie i dał w nasze serca, w nasze dłonie tak potężne i silne zadanie, zadanie zmieniania ludzkich serc, zadanie dawania tego, co dobre i piękne, drugiemu człowiekowi. Bo On wcześniej sam to czynił. Sam to czynił osobiście względem ludzi. Słyszeliśmy to wczoraj w Ewangelii, kiedy biegły do Niego tłumy. A dzisiaj daje to zadanie Tobie i mi, abyś dawał to, co najpiękniejsze. Czy my umiemy dawać to, co najpiękniejsze? Czy my umiemy dawać miłość, czas, dobre słowo drugiemu człowiekowi? Warto dzisiaj siebie o to zapytać. Z serca Wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże i dobrego dnia Wam życzę. Z Panem Bogiem. Do jutra.